Cyk, cyk. I poszło. I już. Przelew zrobiony. Mogę też sprawdzić e, swój dowód osobisty, mogę sprawdzić swoje punkty karne, mogę też przejrzeć całą, e, cały rodzinny album ze zdjęciami. Mogę zapisać się do lekarza. To wszystko mogę dzisiaj zrobić ze smartfona. Bo już od jakiegoś czasu mamy dostęp do coraz większej e, liczby cyfrowych usług, i chętnie z nich korzystamy, bo to szybkie i proste. Ale pytanie, czy bezpieczne. O bezpieczeństwie w sieci i korzystania z nowych, fantastycznych usług będziemy dzisiaj rozmawiali w kolejnym odcinku programu Tomasens. Ja się nazywam Karol Wójcicki, a moim i gościem jest ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Surgut. Dzień dobry, cześć Krzysztof. Cześć, dobry, witam wszystkich. Krzysztof, pogadajmy trochę na początku o nas samych, bo kiedy mówimy e, statystyczny Polak, e, przeciętny Kowalski, to zwykle mniej więcej potrafimy sobie wyobrazić, o kogo chodzi. A kim jest nasz cyber? Kowalski, czyli taki Polak, który żyje w internecie. Czy my lubimy się z takimi nowymi technologiami? Czy lubimy się z takimi cyfrowymi usługami? Czy, czy lubimy mieć wszystko w chmurze? Jak, jak my wyglądamy w sieci? Uwielbiamy wszystko, co jest cyfrowe. Uwielbiamy dostęp do internetu. Uwielbiamy smartfony. Co ciekawe, statystycznie w Polsce 86% gospodarstw domowych jest podłączonych do internetu. Ponad 90% firm jest podłączonych do internetu. Czyli ta cała reszta to są ludzie albo, którzy z jakichś powodów nie mogą się podłączyć, albo nie chcą. Efekt jest tego taki, że wszyscy jesteśmy wpięci do tej sieci. Jeżeli wszyscy jesteśmy wpięci do sieci, to automatycznie nasze życie powoli migruje w tamtą stronę i to się już zaczęło i dzieje. Nie ma z tym chyba żadnych wątpliwości co do tego, że tak jest. Wystarczy popatrzeć na ulicę, gdzie przyspawane mamy do ręki smartfony, chodzimy z nimi, patrzymy w nie, w tych smartfonach mamy kawałek swojego życia, sporo kontaktów. Mnóstwo urządzeń, którymi sterujemy tak naprawdę to, co wokół nas otacza, począwszy od prostych urządzeń, zwykłych zestawów słuchawkowych, połączenia z samochodem, kiedy jedziemy, aż po dosyć prozaiczne rzeczy, typu sterowanie odkurzaczem w domu. Yy, sterowanie jakimkolwiek innym urządzeniem. Na sobie nosimy mnóstwo urządzeń, które podłączone są przez smartfona do sieci i czasami potrafią być bezpośrednio podłączone, ale oczekujemy, że wszystkie informacje trafią do naszego smartfona, do jakiejś aplikacji, która tam jest. Zobaczymy ładne wykresiki, coś nam się tam pomigocze, coś nam tam powiadomi, coś nam doradzi, bo stwierdzi, że przeanalizowało nasz profil i stwierdziło za mało śpisz, za długo śpisz na prawym boku, lewą nogę za mocno obciążasz. Twoje buty mi powiedziały, że chodzisz za szybko wtedy, kiedy nie powinieneś. Zastanów się, czy się potrzebuje spieszyć. Usiądź, poczytaj, mamy fajne reklamy. Nie? Niektórzy przerażani są, gdy słyszą takie rzeczy, jak wiele urządzeń wie o nas tak dużo. Rozmawialiśmy kiedyś o tym w, w, w Toma Sens. Ja to akurat lubię, bo lubię te informacje zwrotną, które on dostaje, ale rzeczywiście dobrze jest być świadomym tego, jak te urządzenia, jak te usługi z nami wchodzą w interakcję, jak wiele o nas wiedzą. Ale właśnie. W tej interakcji, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo? My, użytkownicy urządzeń, usług czy dostawcy tych urządzeń, usług, którzy, no, którzy wiedzą o, o nas, ale też o tych systemach, no, dużo więcej pewnie niż, niż my? Obie strony powinny tak naprawdę o to dbać. Zarówno producenci wszelkich aplikacji, urządzeń powinny myśleć o tym, co tam jest wkładane, jak informacja jest przetwarzana i pilnować tego, żeby ta informacja w żaden sposób się nie wydostała. Natomiast my również jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. No bo jeżeli nawet najlepsza instytucja typu bank zabezpieczy sposób do tego, jak się będziemy logować i będzie pilnować tych danych, a my nie upilnujemy własnych danych do logowania i ktoś na te dane po prostu wejdzie na nasze konto, no to trudno mieć pretensję do banku. I tak naprawdę jest z wszystkim. Problem polega na tym, że ludzie w Polsce nie są edukowani, że internet może być niebezpieczny. Od małego jesteśmy prowadzani po ulicy. Prowadzi się dzieci w przedszkolu, pokazuje jak przejść przez jezdnię, jak podnieść rączkę, jak w jaki sposób zachować się w komunikacji. Sami wiemy, że nie pójdziemy na mecz jakiegoś podwyższonego ryzyka i nie zasiądziemy na trybunie po drugiej stronie konkurencyjnego zespołu w barwach swojego klubu, no bo to jest niebezpieczne i to jest dla nas naturalne. Natomiast nikt nas nie szkoli i nie edukuje, że poruszanie się po sieci ma też ciemną stronę mocy i warto o tym wiedzieć i tego się nie robi. No w szkołach tak naprawdę edukuje się dzieciaki z prostych rzeczy. Mało tego, osoby, które to robią, nie do końca potrafią to albo wytłumaczyć, albo są tego świadome. Efekt jest tego taki, że i dorośli, i dzieci wchodzą trochę na głęboką wodę i próbują pływać. Efekt jest tego taki, że czasami fala je przykryje, w konsekwencji życie im się komplikuje, pieniądze im znikają, ich dane są wykorzystane do przestępstw. Potem przychodzą różne instytucje albo różne służby i pytają: Dlaczego pan czy pani to zrobiła? A ja mówię: Ale to nie ja. Ja tutaj siedziałam, nic nie robiłam, nawet komputer miałam zamknięty. Efekt jest całkiem inny, bo w papierach tak naprawdę Poświadczenia są takie, że to my byliśmy i to na naszych danych zostało wykonane to przestępstwo. To myśmy zrobili karuzelę watową, to myśmy tak naprawdę uczestniczyli w jakimś przestępstwie, albo sprzedali czy kupili jakiś niedozwolony towar. No i potem pytają nas, a my mówimy, ale jak to? Bardzo trudno jest to potem odkręcić i powiedzieć, że to nie nasze. Dlatego pamiętajcie, zdrowy rozsądek i ograniczone zaufanie. To zdecydowanie ma sens. Um, a powiedz mi proszę, o, które branże rozrywkowo usługowe i sektory państwowe w naszym kraju są najlepiej rozwinięte i najlepiej zabezpieczone, a które mają z tym jeszcze trochę pod górkę? Najlepiej są zabezpieczone banki z dwóch powodów. Po pierwsze są tam pieniądze, po drugie państwo tak skonstruowało przepisy, że banki czy na banki przerzucono bardzo dużą odpowiedzialność za upilnowanie tych pieniędzy, również po części za głupotę użytkowników. Dzisiaj jeżeli wypłyną nasze dane karty i ona zostanie użyta w drugim końcu świata, to bardziej się martwi tym bank niż ja, ponieważ przepisy mówią o tym, że ja odpowiadam tylko do pewnej wartości, a resztę to już jest problem banku. W przypadku urzędów bardzo dobrym rozwiązaniem jest oczywiście profil zaufany i możliwość załatwiania jak najwięcej spraw urzędowych przez internet. Nie ma z tym najmniejszego kłopotu i zaczyna się to bardzo mocno rozwijać. Pandemia tak naprawdę przyspieszyła nas o jakieś 10 lat w cyfrowej rewolucji. Mało tego, jak się skończy pandemia, to myślę, że bardziej będziemy rozpędem szli dalej i ludzie już się tego nie będą bali. Jakie są obecnie największe zagrożenia czyhające na nas w sieci? Tych zagrożeń jest cała masa tak naprawdę. Największym zagrożeniem jesteśmy my sami tak naprawdę. Przez to, co robimy, jak robimy, o czym myślimy, a o czym nie myślimy. Traktujemy internet jak rozrywkę, a nie jak realny świat, w który rzeczywiście może nas, na nas sprowadzić jakieś nieszczęście. No i mówiąc krótko, uważamy, że to jest zabawa. Natomiast potem okazuje się, że rzeczywistość, ten internet wraca do nas w postaci różnych spraw i Mówimy, nie jesteśmy tego świadomi. Mamy takim, trochę taką mentalność, jak z dowcipu przedwojennego, kiedy przychodzi dziadek i mówi do Jasia: Jasiu, idzie wojna, wezmą cię do wojska, będziesz musiał strzelać i zabijać. A Jasiu mówi: No to będę strzelał i ich wszystkich zabiję. A dziadek mówi: A jak ciebie zabiją? A Jasiu, A mnie? za co? I tak samo myślimy trochę w sieci, tak naprawdę, że wszystkim, jeżeli czytamy, że komuś się coś przydarzyło, że była jakaś taka sytuacja, że doszło do, do jakiegoś przestępstwa, że ktoś poniósł stratę. To mówimy, no tak, to nie jest w tych statystykach. To, to jest Misieł, który nie uważał. Sam nie uważam też, bo uważam, że mi się nic nie przydarzy. Jesteśmy tacy trochę dziećmi w sieci, gdzie żyją nieświadomi zagrożenia i uważają, że się nic nie stanie. Jak się stanie, może być za późno. Kiedyś jednym z największych zagrożeń w sieci było to, że nasze dane mogą zostać zniszczone i stracimy do nich dostęp. Dzisiaj mam wrażenie, że. Obawiamy się tego równie mocno jak tego, że nasze dane zostaną wygradzone i na przykład wykorzystane przeciwko nam. Na przykład ktoś wykorzysta naszą tożsamość, podszyje się pod nią i no zrobi nam jakąś krzywdę, albo dowie się o nas zbyt wielu cennych dla nas rzeczy. Jak się przed takimi rzeczami uchronić? Uważać, co z tymi danymi robimy, komu je przekazujemy. Jak klikniemy i oczekuje od nas jakaś instytucja, firma informacji dosyć istotnych, czyli nie tylko imię i nazwisko i datę urodzenia, ale numer PESEL, a już nie daj Boże, numer dowodu osobistego albo jakiekolwiek inne takie dane medyczne, no to trzeba się dwa razy zastanowić, zanim je tam wprowadzimy. Tylko parę instytucji i firm w Polsce może wymagać takich danych, natomiast czasami się zdarza, że firmy oczekują takich informacji częściej. I ludzie automatycznie je wpisują, chociaż nie ma tam gwiazdki, że nie, nie trzeba tego robić. Ale jest napisane, żeby w formularzu to wypełnić. Automatycznie wypełniam. To jest błąd. Tego nie należy robić. Zawsze zalecam, żeby podawać numer np. niedowodu tożsamości, jakim jest dowód osobisty, ale np. paszport. Wyrobienie fałszywego paszportu jest dużo, dużo droższe niż wyrobienie czegoś, co wygląda jak prawdziwy dowód. W konsekwencji, jeżeli przestępca pozyska mój numer paszportu. Ma dużo trudniejsze zadanie, albo dużo drożej będzie go kosztował przekręt, do którego to wykorzysta. A to są ludzie, którzy liczą pieniądze wbrew pozorom. Dla nich jest istotny czas i pieniądze. Nie ułatwiajmy im tego. Dlatego pamiętajcie, aby zawsze bardzo ważnym było dla Was chronienie swoich danych. Może się zdarzyć, że zadzwoni do Was ktoś, kto poda się za konsultanta jakiegoś, jakiegoś podmiotu i poprosi Was o jakieś dane przez telefon. Zdecydowanie lepiej takie dane trzymać wtedy dla siebie i poprosić, żeby to konsultant do Was, żeby się Tobie zadzwonili do konsultanta. To ma zdecydowanie więcej sensu niż, niż dzielenie się swoimi... Prywatnymi danymi z każdym, kto o to poprosi. Zwłaszcza, jeśli obok nie ma gwiazdki, że tak trzeba e, zrobić. E, te metody przestępców, którzy wykorzystują różne luki w systemach, ale też naszą własność, własną słabość, cały czas się zmieniają, ewoluują. A czy czy metody ochrony przed takimi atakami też się zmieniają? Czy nadążamy za, za tymi zmianami? Czy potrafimy się odnaleźć w tym cały czas zmieniającym się i niebezpiecznym cyberświecie? Tak. Generalnie wygląda sytuacja tak, jak, na, jak, jak w przypadku konfliktów militarnych, czyli i obrona, i atak jest rozwijany. W przypadku przestępców to najczęściej jest atak. Obroną są systemy różnego typu, które są produkowane i wytwarzane, żeby nas chronić. Non stop trwa wyścig zbrojeń. Jedni szukają sposobu jak obejść zabezpieczenia, a drudzy patrzą jak oni to obchodzą i próbują za, zrobić, zamknąć różnego typu ścieżki, które oni tego, do tego wykorzystują. Wykorzystuje się do tego wszystko. Wykorzystuje się sztuczną inteligencję, wykorzystuje się różnego typu narzędzia, które są w stanie wykrywać anomalie, analizować te anomalie i stwierdzać czy to jest normalne, a może to jest wyjątek od reguły, jest prawdziwy. Czasami to komplikuje życie, bo zwłaszcza w firmach potrafi zablokować jakiś proces. No i wtedy działaj Team ma co robić, żeby zweryfikować, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, a może to robią przestępcy. No trzeba pamiętać, że nic się nie dzieje tak jak na filmach, że dwa razy kliknął, wszedł do środka, już mi obraz z kamery, już wie, że ktoś tam wszedł, to wszystko trwa, to wszystko zostawia ślad. I firmy, które się specjalizują w systemach ochronnych, szukają tych okruszków, szukają takich zachowań, które pokazują, że coś się dzieje niedobrego, i najwyżej wyślą alert, coś jest niedobrego, zacznie się tym interesować. No, i to jest wieczny wyścig zbrojeń, żeby jak najmniej okruszków zostawić albo jak najwięcej zebrać. Takim głównym orężem, w, w, który może nam pomóc w ochronie i podstawowym zresztą znanym e, każdemu użytkownikowi internetu są, są hasła. My mamy hasła do bardzo wielu różnych rzeczy. Kłopot polega na tym, że te hasła często są. No, to nie przypomina miecza, a raczej patyk umazany w błocie. Z różnych wycieków wynika, że jednym z ulubionych haseł ludzi na całym świecie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. W Polsce też takie hasła są bardzo popularne. Jak my możemy. Um, Prawidłowo dobierać hasła. Jak możemy sprawić, żeby nasze hasła, hasła dostępu do usług różnych ważnych e, dla naszego bezpieczeństwa były równie bezpieczne i chroniły nas przed różnymi e, atakami? Najpierw się trzeba zastanowić, ile nad tych haseł jest potrzebnych, żebyśmy nie używali tego samego hasła do, tych, do, do różnych systemów. Ponieważ jeżeli w jednym systemie ktoś wyciągnie takie hasło, bez naszej zgody, a tym bardziej wiedzy, nie wszyscy się przyznają, że utracili takie informacje, one czasami wychodzą po latach, może się okazać, że przestępcy będą nas sprawdzać, czy tego samego hasła nie użyliśmy gdzie indziej. W efekcie tak naprawdę, jeżeli użyjemy tego samego hasła, no to z automatu możemy po prostu zostać. Schakowani w innym miejscu, gdzie się nie spodziewamy, bo użyliśmy dokładnie tego samego hasła. Najlepsze są programy, które przechowują takie hasła. Jak mamy dużo miejsc, w których się logujemy, to powinniśmy te hasła mieć zróżnicowane i trzymane w jednym miejscu, żebyśmy ich nie musieli pamiętać, a na pewno ich nigdzie nie zapisywali. Nie zapisywali ich, zwłaszcza na komputerze, w postaci plików w Excelu, w jakimś Wordzie czy w jakimś innym dokumencie. A często jeszcze ludzie mają przyzwyczajenie, żeby trzymać to na wierzchu na pulpicie, bo ja sobie tu kliknę i ja muszę szybko mam. do tego dostać. Bo od razu potrzebuję do tego dostęp. Mało tego, jeszcze robię to kontrol, gdzieś tam wklejam, to zostaje gdzieś w pamięci komputera. Cuda ludzie robią, żeby, te, że tak powiem, sobie ułatwić życie. Ja zawsze mówię, że najlepszym przyjacielem hakera jest ludzkie lenistwo. Nie bądźmy leniwi. Jeden z takich najfajniejszych rozwiązań, z jakich ja korzystałem, jest taki menadżer haseł, który nie dość, że przytrzymuje dla nas wszystkie hasła w jednym miejscu, oczywiście odpowiednio zaszyfrowane tak, że nie ma do nich łatwego dostępu z zewnątrz, to dodatkowo generuje je dla nas w sposób bardzo skomplikowany, dzięki czemu nie musimy głowić się nad wymyślaniem zupełnie nowych haseł. To ma sens. Takie rozwiązania mogą nam pomóc w naszym codziennym bezpieczeństwie. To na koniec pozwól, że Cię zapytam właśnie jeszcze o taki dekalog bezpieczeństwa. Najważniejsze zasady, jakimi powinniśmy kierować się, korzystając z różnych usług w sieci. Nie spieszmy się, po pierwsze. Czyli jeżeli dostajemy wiadomość, komunikat, jakąś ofertę, Czasami wiadomość, która brzmi groźnie, że ktoś nas pozywa, ktoś nas wzywa do czegoś albo nas każe, przeczytajmy to dwa razy, zadzwońmy najpierw do tej instytucji, czy to prawda, a potem dopiero klikajmy w linki albo pobierajmy dokumenty i otwierajmy te dokumenty. Dzisiaj tak naprawdę podchodzi nas się pod, to, pod wszystkie słabości ludzkie, czyli wykorzystuje się naszą chęć do czegoś, czy naszą euforię z tym, że dostaniemy coś za darmo. Za to, że boimy się czegoś, że jakiś urząd, jakaś instytucja, jakaś służba przesyła do nas powiadomienie, i my natychmiast musimy się dowiedzieć, co oni od nas chcą, a najlepiej dowiedzieć się jak najwięcej, bo wtedy będziemy spali spokojnie, jak już się dowiemy, albo stwierdzimy, nie, to bzdura. Tylko, że kiedy wykonamy tą czynność, tak naprawdę spełniliśmy scenariusz przestępców i najczęściej wtedy nasz komputer już przestaje być nasz. Pamiętajcie, że w ochronie przed atakami w internecie i w ochronie naszego bezpieczeństwa mogą też pomóc różne usługi, które ma na przykład dla Was w swojej ofercie T-Mobile. Zapoznajcie się z nimi na stronie T-Mobile.pl. Tam dowiecie się, jak możecie być bezpieczniejsi w sieci podczas codziennego używania internetu. Moi drodzy, jak widzicie, im mamy więcej technologii, im mamy więcej możliwości, tym mamy też więcej zagrożeń, które w ślad za tym idą i w takim najlepszym chyba zabezpieczeniem przed różnymi zagrożeniami płynącymi z sieci jest po prostu nasz zdrowy rozsądek i kierujmy się, nimi, kierujmy się nim jak najczęściej. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa Krzysztofem Sorgutem. Bardzo Ci Krzysztof dziękuję. Dziękuję również. A z Wami widzimy się w, w kolejnym odcinku programu To Ma Sens już niedługo. Do zobaczenia.